Siema wszystkim, z tej strony Sauli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa. Więc to co musicie zrobić, dajemy sobie po prostu szukaj i wpisujemy sobie tutaj kod 7600. Następnie wpisujemy sobie 3376 i na samym końcu 2859. Dajemy sobie enter, oczywiście pierwsza mapka po lewej stronie. I tutaj musicie zwrócić uwagę na to XP, ponieważ jeżeli tego przycisku nie będzie, to po prostu tego expa nie będzie dostawać. Także pamiętajcie o tym, że była tutaj gra prywatna, ponieważ jeżeli będzie publiczna, to po prostu inne osoby będą wam przeszkadzać w zrobieniu expa, bądź po prostu tego expa już z tej mapy wykorzystają. Więc dajemy sobie wybierz, tutaj jeszcze raz sprawdzamy, czy na pewno jest gra prywatna. Dajemy graj, szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Souli. Jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, ponieważ bardzo często organizuję konkursy na karnety bojowe bądź na fałdolce, więc jeżeli chciałeś brać w nich udział, to po prostu musisz mieć ten kod. Także jeżeli to zrobiłeś, naprawdę bardzo ci dziękuję i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje na tą mapkę. Jeżeli was załadowało, to jedyne co musicie zrobić tak naprawdę, to schodzimy sobie po prostu tutaj na górę, w sensie wchodzimy, więc idziemy tutaj na samą górę. Jeżeli sobie już tutaj wejdziecie, to będzie tutaj takie jakby wejście na całą mapkę. I teraz jedyne co musicie zrobić, to idziemy tutaj i robimy tutaj dowolną emotkę. Teraz będzie nas biło, jeżeli dostaniecie damage'a, to po prostu sobie tutaj wchodzimy. I teraz klasycznie musimy po prostu poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas tutaj się skończy, to jedyne co musicie zrobić, to po prostu teraz bierzemy sobie, podchodzimy do tego kodu i sobie tutaj musimy wpisać 7224, czyli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 2 i na samym końcu 4. Dajemy sobie teraz confirm i musimy sobie teraz wziąć tego subguna i bierzemy sobie tą latarnię, jakby zmieniamy się w nią. Podchodzimy tutaj dowolną emotka. I teraz musimy sobie wejść do środka. No i teraz zbieramy sobie po prostu te wszystkie coiny. Gdzie dostajemy za nie po 11 tysięcy za jednego. Ja oczywiście już nagrywałem dzisiaj, więc nie będę po prostu dostawał tyle expa, ile wy możecie dostać. Ale po prostu zbieramy sobie te itemki, jak widzicie, będziemy dostawać. Tutaj jest też farma, więc możemy się na nią tepnąć. I po prostu sobie tutaj farmimy. Tam jeszcze były oczywiście coiny, które mogliście zebrać, tylko ja wam po prostu pokazuję, że tutaj możemy sobie wejść. Więc możemy się tam w sumie wrócić i wam jeszcze pokażę jeszcze raz dokładnie tamto miejsce i także pokażę wam, gdzie były pozostałe coiny, więc ja sobie po prostu tam wejdę, a wam dziękuję za oglądanie, jeżeli nie jesteście tym zainteresowani, no i standardowo widzimy się już w kolejnym filmie jutro o godzinie 15, a idę wam jeszcze pokazać dokładnie te, gdzie są te coiny po prostu kolejne, więc idziemy sobie tutaj i będziemy musieli się tam dostać, więc wbijam na tego grinda i lecimy na drugą stronę i teraz po prostu sobie tutaj zeskakujemy. I jeszcze raz emotka i sobie po prostu tam wbijemy. Także wbijamy sobie tutaj standardowo, wpisujemy ten kodzik, czyli tutaj było 7224. Dajemy sobie confirm. Teraz nie musimy już w sumie tego brać. No i teraz idziemy sobie po jeszcze resztę coinów. Więc wbijamy tutaj. Tutaj nie ma coina, więc idziemy dalej. Tutaj także nie ma, więc idziemy dalej. I jeszcze sobie tu wbijemy na górę. I tutaj jest jeden coin, a którego się nie da zebrać. Więc wychodzimy jeszcze na zewnątrz. Czy tutaj jeszcze będą coiny? Wydaje mi się, że chyba wszystkie zebraliśmy, ale nie jestem w 100% pewny. Tam nic nie ma, tutaj coś jest chyba z tyłu jeszcze, nie. Wydaje mi się, że wszystkie coiny zebrałem, więc niepotrzebnie tutaj weszłem. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. No i co, widzimy się już w kolejnych filmach, czyli jutro o godzinie 15. Siemanko.